Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Polska gospodarka zwalnia. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego, ale też prognozy Komisji Europejskiej. Wciąż jednak jesteśmy w europejskiej czołówce. Rząd szacuje, że w tym roku wzrost PKB wyniesie 3,7%. W czwartym kwartale poprzedniego roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,1%. To szacunki Głównego Urzędu Statystycznego. Miało być tornado, prawda, które miało zmiażdżyć polską gospodarkę. Okazuje się, że tak nie jest. W całym poprzednim roku PKB wzrosło o 4%. To także dane GUS-u. Eurostat szacował z kolei, że w samym czwartym kwartale polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,5%. To czwarty wynik w Unii Europejskiej po Węgrzech, Rumunii i Litwie. Mamy ponadprzeciętne PKB i w Europie, i na świecie. Mówi ekonomista dr Krystian Mieszkała. W budżecie na ten rok rząd zapisał wzrost PKB na poziomie 3,7%, podkreśla wicepremier Jacek Sasin. Nie widzę obaw takich, że na koniec roku nie uda się utrzymać tych wskaźników. To ostrożna prognoza, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wzrost na poziomie utrzymujący się na poziomie 3% PKB to jest bezpieczna ścieżka wzrostu dla polskiej gospodarki, więc to mówimy o tym około 3,5% wzroście na ten rok. Komisja Europejska szacuje, że polska gospodarka zarówno w tym, jak i w kolejnym roku będzie rozwijała się w tempie 3,3%. Przy jednocześnie, zauważmy to, znaczącym spowolnieniu wśród innych krajów europejskich, szczególnie krajów w strefy euro. Ale zawsze na początku roku sformułowane są mniej optymistyczne prognozy, mówi dr Krystian Mieszkała. I dodaje, że duże znaczenie dla polskiego PKB wciąż będzie miała konsumpcja. Polacy więcej wydają, bo mają więcej pieniędzy. Przecież w tamtym roku rząd obniżył PIT i CIT, zatem w kieszeni polskich podatników pozostaje więcej środków, które, jak widzimy, są wydawane w ramach wydatków konsumpcyjnych. Polska gospodarka wchodzi w fazę spowolnienia. To nic niebezpiecznego, mówi ekonomista dr Marian Szołucha. Choć to spowolnienie przyszło do nas później, niż większość analityków się spodziewała jeszcze niedawno i na razie przynajmniej jest płytsze niż także analitycy przewidywali. Wyraźnie gorzej radzi sobie strefa euro. Tutaj w czwartym kwartale wzrost gospodarczy wyniósł 0,9%. W całej Unii Europejskiej 1,2%. Polska nie zgodzi się na cięcia we wspólnej polityce rolnej, zapowiada minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zmniejszenie środków na rolnictwo, ale też politykę spójności przewiduje propozycja przewodniczącego Rady Europejskiej. Temat nowego unijnego budżetu na lata 2021-2027 trafi na najbliższy szczyt z udziałem szefów państw. Rolnicy blokowali już Paryż i Berlin. I wcale nie musiały być to ostatnie protesty. Zwłaszcza, że kolejna propozycja w sprawie nowego unijnego budżetu rozczarowuje. Dokument, który trafi na szczyt Rady Europejskiej, przewiduje cięcia, zwłaszcza dla wspólnej polityki rolnej. Do podziału będzie ponad 50 miliardów euro mniej niż w poprzedniej siedmiolatce. Polska się absolutnie na to nie godzi. Szykują się trudne negocjacje, bo plany Komisji Europejskiej zakładają dwie nowe strategie. To Zielony Ład i strategia Od pola do stołu. Z obydwu będą wynikały dla rolników nowe obowiązki i wymagania, a zapewne i ograniczenia produkcyjne. Szczególnie dla rolnictwa przemysłowego. Dlatego za większymi środkami na politykę rolną opowiadał się w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim przed kilkoma dniami także unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Musimy mieć na to odpowiednie środki budżetowe. Już ten budżet, jaki wcześniej zaproponowała stara Komisja Europejska, pozostawiał wiele do życzenia. Propozycja Charlesa Michela to tak naprawdę tylko dolanie oliwy do ognia. Europa nie może oczekiwać, że rolnictwo europejskie przyjmie na siebie nowe, oni mówią, ambitne wyzwania związane z ochroną klimatu, z ochroną wód, gleby, bioróżnorodności i na to nie będzie dodatkowych pieniędzy. Propozycja Michela nie zadowala też Parlamentu Europejskiego. Pojawia się także tutaj groźba weta, nawet jeśli budżet zaakceptowałaby Rada Europejska. Na to jednak dużych szans nie ma. Zwłaszcza, że wiele państw sprzeciwia się po pierwsze cięciom w polityce rolnej, po drugie także cięciom w polityce spójności.
9 marca odbędzie się wysłuchanie stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego, poinformował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie ustaje temat reformy wymiaru sprawiedliwości w naszym państwie. 24 stycznia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że Komisja Europejska złożyła wniosek o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli TSUE uzna wniosek, Izba Dyscyplinarna zostanie zawieszona, jeżeli środki tymczasowe zostaną zasądzone, a Polska zdaniem Komisji im się nie podda, wówczas będzie mogła wystąpić do TSUE o zasądzenie kar pieniężnych. W czwartek nasz kraj przekazał do Trybunału odpowiedź w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o środki tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polska wniosła o odrzucenie wniosku Komisji w sprawie środków tymczasowych. Ponadto polski rząd zwrócił się do Trybunału o przesłuchanie w charakterze świadków sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał poinformował, że wysłuchanie stron przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się 9 marca. Kancelaria Sejmu opublikowała listy poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. To reakcja na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił postanowienie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawa udostępnienia wykazu sędziów, którzy udzielili poparcia sędziom kandydatom do KRS-u, od początku wzbudzała sporo politycznych emocji. Upublicznienia nazwisk domagali się głównie politycy opozycji, na co nie było zgody ze strony Kancelarii Sejmu. Decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pod koniec czerwca ubiegłego roku orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Listy te jednak nie zostały ujawnione na skutek postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 30 lipca, które zobowiązało Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia tych wykazów. 24 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a wczoraj pojawiło się też uzasadnienie do tego orzeczenia. To przesądziło. Lista nazwisk jest już dostępna na stronie Sejmu. Logo PKN Orlen już pojawia się w oficjalnych materiałach promocyjnych zespołu Alfa Romeo przed nowym sezonem Formuły 1. Orlen jest sponsorem tytularnym. Oficjalną prezentację samochodu zaplanowano na 19 lutego. Polski gigant paliwowy otwiera też nowy rozdział. Będzie obecny w wyścigach DTM. Już go słychać. To nowy bolid zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Oficjalna prezentacja odbędzie się 19 lutego. Na razie kibice Formuły 1 muszą zadowolić się jedynie zdjęciami. Na prywatnym torze zespołu za kierownicą modelu C39 zasiadł już Kimi Raikkonen. Drugim kierowcą wyścigowym będzie Antonio Giovinazzi, kierowcą testowym Robert Kubica. Samochód nie jest jeszcze pomalowany w oficjalne barwy zespołu, ale pojawiło się na nim logo PKN Orlen. Najlepszą atrakcyjną propozycję przygotowała nam Alfa, no i poszliśmy w tą opcję, zwłaszcza, że jesteśmy sponsorami. Tytularnym. Ale Formuła 1 to nie jedyna seria wyścigowa, w której Orlen chce budować swoją rozpoznawalność. Polski gigant paliwowy będzie miał swój zespół w DTM-ach. Za kierownicą samochodu BMW zasiądzie Robert Kubica. Mimo to, że jednak ilość aut nie imponuje, ale na pewno jakość i poziom kierowców, którzy startują, naprawdę jest bardzo wysoki. DTM-y są bardzo popularne w Niemczech, co mocno działa na korzyść Orlenu. Na tym samochodzie, który będzie miał kolory biało-czerwone, również będzie parę brandów. To będzie orlenowski, to będzie benzyny, to będzie stara, to będzie naszych olejów, które też mamy, z którymi też coraz mocniej wychodzimy na rynki zewnętrzne. Zanim Robert Kubica będzie miał okazję zasiąść za kierownicą BMW, wcześniej, co bardzo prawdopodobne, przetestuje nowy bolid Alfa Romeo. Oficjalne testy przed inauguracją sezonu w Formule 1 ruszą 19 lutego w Barcelonie. Od stycznia PIT, CIT i VAT wpłacamy nie na konta urzędów skarbowych, a na mikrorachunek podatkowy. Po co wprowadzono te zmiany i jak sprawdzić numer swojego rachunku? Na te pytania odpowiedzi szukał nasz reporter.
prawdziwa rewolucja. Tak o wprowadzeniu mikrorachunku podatkowego mówią urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej. Tak naprawdę mikrorachunek jest niczym innym jak naszym indywidualnym kontem podatkowym, na który od 1 stycznia zobowiązani jesteśmy dokonywać wpłat, jeżeli chodzi o podatek CIT, PIT i VAT. Podkreśla Małgorzata Spychała, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Mikrorachunek wprowadzono po to, aby ułatwić życie podatnikom. Nasi klienci musieli w zależności od rodzaju podatku, które płacili, sprawdzać na stronach internetowych, dzwonić do urzędów. Wynikało z tego dużo też nieścisłości, bo była mnogość tych rachunków dedykowanych dla różnych podatków. Teraz tej sytuacji nie ma. Tłumaczy Agnieszka Pawlak z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Teraz zamiast wpłat na 3 odrębne rachunki wybieramy tylko jeden rachunek, a fiskus automatycznie zaksięguje odpowiednią kwotę na centralnej karcie kontowej podatnika. Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku? Po pierwsze trzeba wejść na stronę internetową podatki.gov.pl. Możemy w bardzo prosty sposób wywołać nasz mikrorachunek, nasz rachunek podatkowy. I teraz w zależności od tego, czy naszym identyfikatorem jest NIP czy PESEL, to stosownych informacji będziemy używać właśnie w wyszukiwaniu tego swojego indywidualnego konta podatkowego. Warto pamiętać, że generator na stronie podatki.gov.pl jest jedynym dostępnym w internecie narzędziem do wyszukiwania numerów mikrorachunków podatkowych, w związku z czym nie należy korzystać z innych stron internetowych bądź też numerów rachunków wysyłanych e-mailem czy SMS-em. Może być to próba wyłudzenia. Numer mikrorachunku można otrzymać także w dowolnym urzędzie skarbowym. Nauczyciele, rodzice i politycy dyskutowali w Katowicach o edukacji włączającej. Ma ona przede wszystkim umożliwić dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dobre warunki do nauki i rozwoju wśród zdrowych rówieśników. Szkoły w województwie śląskim realizują już edukację włączającą, by ułatwić edukację osobom z niepełnosprawnościami. Ale jak mówi wicekurator oświaty Jacek Szczotka, przed kuratorium jeszcze sporo wyzwań. Zależy nam na tym, żeby właśnie ta edukacja włączająca umożliwiała tym uczniom właśnie kształcenie w środowisku rówieśniczym, w środowisku, w którym będą mogli na równi z innymi pobierać naukę i osiągać sukcesy w nauce. Chodzi o to, by podnieść jakość kształcenia wszystkich dzieci, które uczą się w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, a mają zróżnicowane potrzeby edukacyjne. To, co pokazują badania międzynarodowe i nasze polskie badania, to, że edukacja włączająca, dobrze zorganizowana, przynosi rzeczywiste efekty w tych wszystkich dziedzinach, to znaczy i w funkcjonowaniu społecznym, w przygotowaniu młodych ludzi do bycia samodzielnymi, w kształtowaniu ich postaw, umiejętności, pochylenia się, pomocy innym. Edukacja włączająca służy nie tylko uczniom, którzy mają trudności w nauce, ale i tym, którzy są szczególnie uzdolnieni. Nauczyciele są przygotowywani do prowadzenia edukacji włączającej między innymi na Uniwersytecie Śląskim. Szukamy modeli, które byłyby najbardziej odpowiednie w kształceniu nauczyciela, a zarazem niezwykle istotne w realizowaniu właśnie założeń pedagogiki inkluzyjnej czy włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt kształcenia. W spotkaniu w Katowicach wzięła udział przedstawiciel Europejskiej Agencji do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Zostaliśmy poproszeni przez Komisję Europejską, aby w Polsce współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej, aby pomóc wdrożyć w życie edukację włączającą, która pomagałaby wszystkim uczniom mieć dostęp do edukacji na wysokim poziomie. Tak zwana edukacja włączająca realizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2017 roku. W województwie śląskim do placówek edukacyjnych uczęszcza blisko 28 tysięcy uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na różnego rodzaju niepełnosprawności. Rozwiązania związane z edukacją włączającą wypracowane w Katowicach zostaną przedstawione w resorcie edukacji narodowej. Szpital w Bełżycach otrzymał 2 nowe karetki. Trafiły one do placówki dzięki funduszom wojewody lubelskiego i powiatu. Rocznie karetki ze szpitala z Bełżyc wykonywały około 3200 wyjazdów. Stare, które były w dyspozycji placówki, odmawiały już posłuszeństwa. Stąd nowe karetki były bardzo potrzebne i wyczekiwane. Dlatego, że te karetki, które zastąpiły te nowe, miały już ponad 500-600 tysięcy przebiegu, były coraz bardziej awaryjne. Po prostu trzeba było je zmienić, po to, żeby zapewnić mieszkańcom szybki dojazd
szybką tutaj interwencję. Teraz dzięki dotacji wojewody lubelskiego oraz powiatu lubelskiego za kwotę około 880 tysięcy złotych szpital w Bełżycach otrzymał dwa nowe ambulanse. Jeden dla zespołu specjalistycznego z pełnym wyposażeniem, który także posiada nowoczesną aparaturę medyczną, między innymi urządzenie do kompresji klatki piersiowej, czyli do tak zwanego automatycznego masażu serca, defibrylator z możliwością transmisji EKG, respirator, noże transportowe o udźwigu 250 kg i drugi pojazd już z tym podstawowym wyposażeniem zabudowanym, to jest pojazd do zespołu podstawowego. Zakup nowych karetek cieszy też ratowników medycznych, którzy teraz będą mogli szybciej i bez awarii dotrzeć na miejsce zdarzenia. Zakup jest jak najbardziej potrzebny dla naszego rejonu, gdyż wyeksploatowane stare karetki już nie nadawały się do dłuższej jazdy. Ciągle były awarie. A przecież sprawny transport i szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia czy szpitala są kluczowe w sytuacjach, kiedy zagrożone jest ludzkie życie. Dziękuję już Państwu za uwagę i życzę pięknej soboty. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.